Hej wszystkim, tu Kaśka z kanału Scrapgate. Dzisiaj film trochę taki inny. Najbardziej mi przeraża to, że mam podłączony tutaj telefon do stołu. Kurde, ten stół się zatrzęsie, ale jestem dzisiaj na wyjeździe w moim rodzinnym mieście i słuchajcie, przyjechałam dzisiaj z wszystkimi rzeczami, które pomogą mi robić album, który właśnie zaczęłam robić. Album dla dzieci. To będzie dla bliźniaków. Pierwszy raz będę robiła album dla bliźniaków i fajnie, bo zawsze to nowe wyzwanie. Ale trochę zrobimy tak, wiecie co? Bo ja pierwszy raz w ogóle, w zasadzie od drugi raz, czy trzeci album, drugi albo trzeci album, robię tak, że najpierw sobie, jak robię taki tematyczny album, najpierw sobie poszukuję takich rzeczy typowo pod ten album, czyli dziecięcych. I to zarówno w papierach, jak i w ozdobach, w tekturkach. No i teraz słuchajcie, zapakowałam się na wyjazd i wzięłam wszystko, co mam nadzieję mi się przyda do zrobienia tego albumu. I pokażę Wam, co sobie przygotowałam. To jest album akurat z Eco Scrapbooking. Kremowa, to jest taki, wiecie co, to jest krem, ale taki ciemny krem. Ja będę chciała go pewnie tutaj troszeczkę pomalować na biało i przemalować i jakby okleić. Ale to jest to sześciostronicowy. No i tutaj w każdej z tej stronie jest kieszeń. Ja już sobie tą pierwszą stronę zaczęłam. Uj! I zrobiłam sobie, bo patent mam taki, patent na ten album mam taki, że po tej stronie będą zawsze chłopięca strona, a po tej będzie dziewczęca. I tak cały album będzie chłopiec, dziewczynka, bo to są bliźniaki, chłopiec, dziewczynka. Więc jakby lewa strona albumu będzie cała błękitna, niebieska, a prawa strona albumu będzie dla dziewczynki. Tak sobie to wymyśliłam. Tutaj są takie koperty, to nie są koperty, tylko takie otwierane, rozkładane. Tutaj będą tagi, tutaj jest już wyklejone. Kurczę, nie mam tutaj tła żadnego jasnego. Chcę myśleć, czy może nie wziąć jakiejś serwetki. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Dobra, wzięłam sobie taką, nie wiem, czy to coś mi pomoże, ale dobra. Tu mamy taką rozkładaną na magnes dla dziewczynki. I tutaj mamy takie rozkładane dla chłopca. Z dzieciątkiem, co wygląda jak mała małpka. O! Okej. Okay. No i to będzie przyklejone tutaj i tutaj. Dobra. To tak wygląda ten album. I teraz pokażę Wam, co ja sobie przygotowałam na ten wyjazd, żeby ten album zrobić. Może najpierw pokażę sprzęty, które zabrałam. No to będzie mój trymer, który już widzieliście 100 tysięcy razy. Ale mam też trymer drugi, który sobie bardzo chwalę. Wyczaiłam go na moich warsztatach u dziewczyn, które się u mnie warsztatowały. Z Fiskarsa. To jest taka mała gilotynka, idealna na 15x15 albumy, bo tutaj ma, nawet nie ma 15, ale wiecie, chodzi tylko o to, żeby się tutaj zmieściła ta strona. Także to będzie mój do cięcia. Oczywiście mam nożyczki, te, które zwykle używam, czyli z Ikei. Mam tutaj też nożyczki, które kupiłam. Oj, przepraszam, to musicie wybaczyć mi ten stół. Ostatnio, który kupiłam w Paper Concept, dlatego, że mi się po prostu podobały. I dlatego sobie kupiłam. Ale je będę używała też. Nie będę pokazywała wszystkich sprzętów. W każdym razie mam też ze sobą tusze i gąbeczki, które ostatnio kupiłam na zlocie. Na pewno będę tuszować na błękitno-różowo, bo uwielbiam tuszować. Wzięłam sobie maszynkę, słuchajcie, i do maszynki wzięłam komplet wykrojników różnych. Głównie to są takie jakieś wykończeniowe, jakieś takie bordery. Tu jest też taka kopertka trochę. Wzięłam sobie alfabet, bo może jakieś tam napisy, jakaś serwetka tam jest, no różne. W każdym razie wybrałam takie, wiecie, uniwersalne. I to jest taki komplet, który używam do różnych albumów, w zasadzie taki właściwie wykończeniowy. Wzięłam sobie, słuchajcie, może pokażę Wam w ogóle kolekcję, z których robię. Kolekcja to jest po pierwsze Tiny Miracles. To jest kolekcja z Lemona, ale do tego dokupiłam. Lemonową kolekcję na pewno znacie. Nie będę tu pokazywać całej kolekcji. Ona jest właśnie błękitno-różowa. Ale kupiłam jeszcze właśnie ten zestaw z Craft and You Design i to jest Shabby Baby i on jest bardzo ładny, aczkolwiek niektóre papiery są takie, powiedziałabym, creepy, ale tutaj jest Siczyn, takie dzieciątko śpiące, tutaj są takie malutkie dzieciątka. Zmieniam trochę światło i trochę inny
inaczej pomiar tego. W każdym razie to są takie dzieciątka. O, teraz lepiej mi łapię ten. Dzieciątka. Tutaj mamy właśnie to dziecko, co wygląda trochę creepy moim zdaniem. Zobaczcie, to dziecko tam w tym wózku wygląda jak... Nie powiem co. W każdym razie to są też takie dzieciątka, takie śpiące w kółeczkach, takich w sumie chłopcy i dziewczynki. Tu jest takie ładne z mamusią. Tu jest takie fajne mamusia z dziedusiem. I tu są błękitne. Tu jest taki z elementami dziecięcymi w koło, jakieś butelki, jakieś smoczki, takie dzieciątko sobie tam jest u góry. No taka kolekcja, która jest też taka bardziej obrazkowa. Trochę mi to ten album jakby wypełni takimi właśnie elementami obrazkowymi, których nie ma tam tej kolekcji lemonowej. Także to są kolekcje, które będę używała. Na najważniejsze. Wzięłam sobie, słuchajcie, te badziki. Może jakiś badzik tutaj użyję. Wzięłam sobie, tutaj mam buteleczki, jakieś smoczki, takie wiecie, dziecięce. I serduszka, tutaj jakieś są jeszcze te ćwieki. Do tego wzięłam sobie też komplet różnych tych nitów. Właściwie to są tylko różowe i takie małe niebieskie. Tu jakieś smoczkowe takie nity. A coś tam może użyjemy. Później wzięłam sobie taki komplet, dostałam go chyba z Irlandii, tak, dostałam z Irlandii od Izy. Od Izy z Warszawy, która jest w Irlandii. No i tak myślałam, żeby imię ona właśnie tymi literkami zrobić. Później mam takie też z Irlandii śliczne kamyczki, kryształki, też błękitne, różowe. No tu są wszyscy różne inne kolory, ale ja używałam głównie tych oczywiście. Później wzięłam sobie w pudełeczku, tutaj mam takie niebieskie i różowe te guziczki i takie gumki też. Te gumki będę chciała pewnie użyć do jakichś tam zamykań albo jakichś, nie wiem, kopert zamykanych albo coś w tym stylu. Tu mam jeszcze dziurkacz. Nie będę wam pokazywała wszystkich dziurkaczy, ale na pewno tą koronkę będę używała, bo już użyłam jej, jak widzieliście wcześniej. I co ja tu jeszcze mam w tej torbie? W torbie mam, tak, tu mam jeszcze takie ćwieki dzieciusiowe i one są takie materiałowe, te guziki, bardzo fajne. Jakoś tak coraz nie, wiecie, trzymam, żeby nie zużyć, szkoda mi ich zużyć i w końcu wypadałoby je zużyć, no bo bez przesady. Tu mam jeszcze takie guziczki też materiałowe, kolorowe i tu mam takie ćwieki stópki dziecięce, też to sobie użyjemy. Tutaj wzięłam, słuchajcie, trochę metalowych rzeczy i wzięłam między innymi takie medaliony, bo będę chciała, żeby tutaj ta mamusia, która urodziła, mi dała takie dwa zdjęcia, żebym tutaj buźki tych dzieci mogła jakoś montować. A jak nie, to imiona zrobię tu w środku i pomyślałam, że gdzieś do okładki może to przyczepię. Motylki dwa, tutaj wzięłam jakiś wózeczek. Tu jest jakaś taka malutka, śliczna jest ta pszczółeczka. Ja wam pokażę, tylko złapię ostrość. O, zobaczcie, jaka ładna ta pszczółeczka. Taka jest słodziutka. I tu ma dupcie taką fajną. I tu jest ten wózeczek. I jeszcze wzięłam tą żyrafę. No i dwa motylki. Także tak wyglądają te metalowe ozdoby. Sobie pomyślałam, żeby były fajne wyglądały. Co tu jeszcze mam? Aha, no i tu mam jeszcze, gdzieś tu miałam, o właśnie, wstążki, gnieciuchy, uwielbiam gnieciuchy. Mam je ze scrapbooking shopu i to jest właśnie błękitna i różowa. Ślicznie wyglądają przy różnych tagach. Tu wzięłam te, nie wiem co się jumper, bumper nazywa. To jest taki element, który się przyczepia z jednej strony, przykleja do strony, a z drugiej strony jest na takiej sprężynce, tu się przykleja drugi element i po prostu on jest taki, wiecie, latający. I sobie pomyślałam, że jakiś fajny obrazek przyczepię, albo może będzie zdjęcie takie latające z jednej strony dla chłopca, a z drugiej dla dziewczynki, żeby było tak ciekawiej po prostu. Co tu jeszcze mam? Aha, wzięłam normalne tasiemki takie atłasowe, no bo to się zawsze przyda też do jakiegoś tam wykończenia.
I słuchajcie, mam kwiaty, a kwiaty wzięłam sobie takie, w zasadzie też kolorami się bardziej sugerowałam. Tu jest różowe, to w tym świetle wygląda jak jakiś łososiowy, ale to jest róż, wiecie, tylko tu jest takie światło, ja wzięłam specjalnie takie trochę inne światło, żebyście coś widzieli. Tu jest jakieś, to są takie bardziej kremowo-beżowe, te są takie jasne, kremowe, te też, czyli takie wiecie, pod błękity i pod róże. Albo niebieskie, albo błękitne, albo takie dla chłopców jeszcze kremowe, a dla dziewczynki będą róże. Te różyczki są prześliczne. Strasznie mi się podobają te maleńkie. Są po prostu ekstra. I te też bardzo lubię. Także są kwiaty. No i słuchajcie, tak wygląda cały mój zestaw. A no jeszcze najważniejsze, zapomniałam, przepraszam. Oczywiście mi zabraknie tekturek. Akurat do tego sobie wybrałam moje zestawy dla chłopca i dla dziewczynki, gdzie będzie pierwszy ząbek, pierwszy smoczek. I tylko też się zastanawiam właśnie, jak będę robiła z lewej chłopiec, z prawej dziewczynkę, czy robić jeden napis na dwie strony, czy robić pierwszy ząbek tutaj, pierwszy ząbek tutaj. Nie mam pojęcia. Muszę się zastanowić, jakby to zrobić, czy to zrobić po prostu pierwszy ząbek tytułować, wiecie, na jednej stronie, a z prawej wiadomo, że będzie chłopiec, z lewej dziewczynka. Nie wiem. Albo zrobić z lewej na przykład pierwsza kąpiel chłopca, a z prawej na przykład pierwszy ząbek dziewczynki. Nie wiem, muszę się zastanowić. Zapytam się może osoby, dla której ten album będzie. Kleję, słuchajcie, mam końcówkę magika, tam gdzieś dalej mam jeszcze cały magik, ale teraz ostatnio zostałam obdarowana na warsztatach klejem tym magicznym Bambino. On jest w plastiku. Oj, przepraszam, muszę w powietrzu, bo latacie cali. On jest w plastiku. I teraz to, co zawsze chciałyśmy, nie? Plastikowe opakowanie. Faktycznie z tego nic nie cieknie. No i ponoć to jest dokładnie ten sam klej, że jest ten sam skład i w ogóle, i w ogóle. No kleiłam nim ostatni album, no i na razie się trzyma, więc mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Co dodatkowo mam jeszcze, co na pewno będę używała i co zawsze mam, to pochowam sobie tylko, to na pewno, słuchajcie, linijka, której nie może zabraknąć. Tu mam akurat taką z celami i z centymetrami AliExpress, śmieszne pieniążki. I jeszcze mam ze sobą blok techniczny 250-gramowy. Biały, zwykły blok techniczny, będzie mi służył pewnie na maty, na tagi dodatkowe, no i tego typu sprawy. Także słuchajcie, zabieramy się do pracy, będziemy sobie robić następną stronę. Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu, więc pewnie ten film później potnę. Będę miała dużo pracy później w redagowaniu tego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie pierwsze strony, to jak ja bym to chciała tu jeszcze wykończyć. To jest generalnie, to są generalnie zdjęcia. Tak sobie myślałam właśnie, nie wiem, czy już zrobić pierwszy dzień w domu, czy zrobić jeszcze takie, wiecie, no nie będę robiła z, bo to śpię, bo witaj na świecie, o. Tu będzie coś w stylu witaj na świecie, maluszku. Ale czy jakieś obrazki, czy jakieś kwiatuszki. Nie wiem, wiecie, na razie nie mam pomysłu. Przykleję sobie to na stałe na pewno, bo będę chciała już ten temat zamknąć, a potem będę chciała się zastanowić, jak to ozdobić. Na razie polecimy następne strony, albo nie będę ich kleiła, po co mi to przyklejać, będą mi tylko odstawały. W każdym razie będą otwierane na pewno tak i tutaj będą jakieś tagi, tagi sobie zawsze na końcu robię. Także tutaj dałam to śpiące maleństwo. A tam co innego. Dobra, to sobie odkładamy i lecimy następne strony. Wykleimy sobie najpierw tło. Tło sobie weźmiemy oczywiście z naszej kolekcji. A, no i jeszcze jedną rzecz, co mam oczywiście. To jest po pierwsze, dwie rzeczy. Po pierwsze to są kamyczki. Wzięłam sobie po prostu takie perełki jednokolorowe. Nie kombinuję tam na razie z innymi kolorami, poza tym, że mam te różowe jeszcze i niebieskie, które już widzieliście. I oczywiście pianki 3D, no nie mogłoby ich zabraknąć. Moje ukochane z fabryki, Boże, co ja bardzo, z Lemon Craftu, na pewno je będę używała. No i teraz spójrzmy, co ja tutaj mam. Będę chciała zrobić tło z prawej różowe, z lewej
z lewej dla chłopca. To by mi spokojnie starczyło tutaj, żeby wyciąć ten kawałek. Natomiast chłopięce by musiało być też takie coś podobnego z jakimś elementem w narożniku. Może być z drugiego narożnika gdzieś tu u góry. Te kawałki na razie odłożymy, bo mi się to nie przydadzą. To jest ta sama strona. Tu mam na przykład taki, co ma wykończenia takie delikatne bardzo. Patrzę, co tu jeszcze jest z tych błękitnych stron. No powiem Wam szczerze, że niewiele mi zostało do tego do wyboru. Okej, dobra, wezmę jednak tą stronę, tutaj wytnę sobie ten kawałek, przytnę i przykleję i będziemy myśleć, co robimy na tych stronach. Dobra, słuchajcie, wykleiłam sobie te strony błękitno i różowo i teraz sobie pomyślałam, że wezmę taki większy element z tej strony, z tej taki drobniejszy, czyli tutaj sobie wytnę ten, to łóżeczko, nakleję je na biało i zrobię z tego po prostu kieszeń, gdzie włożę jakieś maty i tagi, a tutaj zrobię, żeby nie było tak przeładowane, to z tej strony zrobię tylko z kwiatów taki, taką kieszeń, bo tak sobie pomyślałam, że na następnej stronie będzie zrobię po prostu odwrotnie, mam tylko straszny mam. Z drugiej strony zrobię po prostu inaczej, tak? Czyli następna będzie taka, że tu będzie jakiś większy element, tutaj będzie mniejszy. A teraz zrobię coś takiego właśnie, tak sobie pomyślałam. Także wytnę sobie ten obrazek. Normalnie wycinam, słuchajcie, tak po prostu ręcznie, bez kombinowania. I później go okleję, nakleję go na czarny, znaczy na biały kawałek, na biały kawałek po prostu bez tego bloku technicznego i zrobię sobie z tego kieszonkę. Już zaraz Wam pokażę, jak to wyjdzie na koniec. Zobaczcie, wycięłam po prostu ten element. Teraz go nakleję bezpośrednio na 250, na papier zwykły. I normalnie go później odręcznie wytnę z taką ramką. Delikatnie, bez tam jakichś tam strasznie skupiania się nad, wiecie, szczegółowym tym wycięciem. Staram się to wycinać jak najbardziej, wiecie, jak najlepiej, ale bez tam jakiejś, bez przesady, no nie? To nakleję i zaraz pokażę Wam, jak ta kieszonka będzie wyglądała. Ok, zobaczcie, wycięłam sobie tu kwiatuszki. Tutaj tą piękną kołyskę i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym mi trochę nie potuszowała. Dla chłopczyka będę używała... Kurde, nie pamiętam tych błękitów, chyba tego. Tak, to będzie Peacock Feathers chyba. A dla dziewczynki powinnam używać tego. Picked raspberry, ale kurde, tu mam prawie nic, tu nie mam. Więc nie wiem, czy nie skończy się na warm lipstick. Zobaczymy, czy mi się uda z tego coś wycyckać z tego. Także zobaczymy najpierw ten... Kupiłam sobie nowe te, wypróbuję je przy okazji. On jest dość mocny, ten niebieski. Ale dobra. Chodzi też o to, żeby to było trochę takie, wiecie, widoczne i takie... ładny ten, albo taki, nie taki blady, tylko taki raczej kolorowy. Znaczy, no nie będzie kolorowy, bo to w sumie dwa kolory, czy tam trzy, ale chodzi o to, żeby on był taki, wiecie, żeby się fajnie wybijało to. Nie wiem, czy to fajnie będzie wyglądało. Dobra, mam nadzieję. Tu jest ta pianka i druga pianka różowa. Fajnie, że te rzepy są tu przyczepione tymi, wiecie. Zrobiłam, słuchajcie, te dwie kieszonki. Zobaczcie, jeszcze zrobiłam coś takiego, że zdublowałam te dwie kukartki. Zrobiłam je na piankach 3D. Ale wkurzające jest to światło i to wszystko, widzicie? One są podniesione na piankach. I tak samo zrobiłam to z tymi kwiatkami. Po prostu jak mam dwa takie same rysunki, to czasem niektóre elementy wycinam sobie dodatkowo i jakby je dubluję, żeby był taki trójwymiarowy efekt. No i teraz zrobimy sobie tagi, wezmę sobie dziurkacz, który bardzo lubię, który mi załatwia prawie całą sprawę od razu. To jest dziurkacz do Pecrafta, który wycina trzy rodzaje tagów i najszerszy z nich ma 2,5 cm, najwyższy ma 2,5 cala, najwyższy ma 1,5 cala. Tutaj akurat wystarczą mi idealnie takie tagi. Myślę, że będę robiła 2 po 2,5 cala, albo po 2,5 po jednym i jedno dwucalowe. One mają różne wykończenie, bo 2,5 cala ma takie wykończenie, ten 2 cala ma
podobne, troszeczkę inne. I ja zawsze robię tak, że najpierw wycinam sobie prostokąt po prostu o tym szerokości 2,5 albo 2 cale. W nim wytnę wzór i nakleję to na papier biały. I teraz myślę sobie, jakbym chciała te tagi zrobić. Zrobię sobie takie na pewno dwa, czyli te takie większe, więc wytnę sobie teraz prostokąt o szerokości 2,5 cala, a drugi będzie miał 2 cale. Pokażę Wam mniej więcej, jak te szerokości wyglądają. Naprawiam coś na rządku. To jest 2,5 cala. Nie, zrobię po 2, po 2,5 cala. 2,5 tu i 2,5 tu, wiecie, chyba. Bo one będą dość małe, jak zrobię 2. Chociaż ja wiem. Na opis mógłby być dwucalowy. Dobra, zrobię 2 różne. I to będą po 2,5. No i biorę sobie po prostu, wkładam tutaj ten 2,5 cala w szerokość. Na szerokość do końca i wycinam w nim wzór. Ups. O, tak tu wygląda ten wzór. O, proszę bardzo. Nie wiem, jeszcze jaki długi zrobię. Teraz się zastanowię. Na razie sobie tylko wykroję ten wzór. O, i drugi tak samo. Wykończymy sobie go za chwileczkę jeszcze nitem, no, nitem i wstążeczką. Tylko teraz myślę, czy... Dobra. Jeżeli chodzi o długość, no to powiedzmy, robimy go na 4 cale może, na 4,5. Na 4,5 cala będzie tu jeden. Tutaj z prawej też będzie 4,5 cala. Zastanawiam się właśnie, czy nie robić jeszcze, czy nie robić jednak tych tagów nie z tego wzorzystego, tylko albo z białego, albo z tych różowych, bo on będzie taki... Te tagi są takie... No nie, dobra, ten krem musi się gdzieś tam przewijać. Dobra, spróbujemy. Teraz to po prostu naklejam na biały. Na biały kawałek Bristolu. Tak nakleję. I normalnie później ręcznie, tylko z ramką, znowu wytnę troszeczkę większy w koło i tak samo tego drugiego, nie? Ok, wycięłam sobie te dwa, nakleiłam na białe. Teraz sobie wezmę sobie dziurki i będę chyba włożę jeszcze te nity, wiecie, nity białe, boże, co ja bredzę, różowy i niebieski. I zrobię też z nitami chyba takimi, wiecie. Zaraz Wam pokażę. To jest Crocodile, bo to widzieliście. Tutaj miałam takie fajne. To był niebieski. O, jest tutaj. Niebieski kwiatuszek i różowy. Różowa kwiatuszka. Czy mam tylko smoczki? Dobra, to będzie różowy smoczek. Też tutaj patrzę, czy nie ma gdzieś różowego. Są tylko te duże różowe, ale mam tylko różowe, więc nie chciałam robić. Dobra, robimy takie. No i co? I teraz, bo kurka modna, nie wzięłam tych. Chyba jest ten. No to ten. Nie jestem pewna, mam nadzieję, że nie spierdziła teraz tego. Nie, chyba jest ok. Dobra, ten jest dobry. I ten też będzie ok. W razie te smoczki wyginają w tą stronę, ale jest dobre. Czyli tu będzie dziewczynka, tu będzie chłopczyk i weźmiemy sobie jeszcze gnieciuchy. Zadałam gnieciuchy. Hello. No proszę, niby mam tu porządek w koło w miarę. Aha, dobra. Schowałam do tego tutaj gnieciuchy. Gnieciuchy są fajne, bo one naprawdę nie zabierają prawie w ogóle miejsca później, jak otwieracie album, bo są bardzo delikatne. Delikatne i takie, wiecie, lejące, fajne.
Tylko trzeba je przypalić troszkę, bo już tutaj mi się pruje. Zaraz, nie wiem, czy ja wzięłam ze sobą jakąś... Czy ja wzięłam jakąś podpalarkę? Powinnam mieć. Okej, nie mam zapalniczki. Już coś przykręciłam. Chyba potem będę musiała to zapalniczką zrobić. Na razie tylko przełożę tutaj. Widzisz, coś zawsze przekąszacie, jak robicie? Powiedz, mam jakieś ciasteczka, czy jakieś tam. Muszę wziąć ten kikut. Kupiłam sobie ostatnio z Tima Holca. A co tam? Szaleć to szaleć. Muszę przekuć to na drugą stronę. W sumie to nie powinnam tego robić tym. Wiecie, jak szpikulcem, tylko jakimś takim tępym bardziej, ale nie mam nic tępego. Muszę sobie poradzić szpikulcem. O, dobra. Przeszło. Jak zawiążę, to trochę będzie, nie będzie widać tego smoczka. Mogłam tego smoczka trochę obrócić, żeby ten smoczek był tak na boczku. Oj, na boczku, mogłeś powiedzieć smoczku, ale nie jesteś. Dobra, trudno. Taki chcemy. Nie, chyba to mi się nie podoba. Zrobimy inaczej. Zrobimy troszkę jeden dłuższy, a drugi krótszy. Postaram się dotykać stołu, żeby wam nie trząść tym obrazem. Bo dla trzęsła to będzie wam się strasznie oglądało. I tak to światło jest takie dziwne. No kurde. Także tak sobie, słuchajcie, robię właśnie. Dobra, może zrobimy tak i tutaj, o, tutaj zrobimy ten supełek. Nie mogę za bardzo tam tym ruszać, tym, słuchajcie, bo on mi się zaraz cały poprują. Dobra, trochę przytniemy to. I teraz niebieski. One, ja biorę tak tego mało, bo one mają malutkie dziurki, te moje nity. I dlatego nie mogę za dużo tej wstążki wziąć. W zasadzie chyba lepiej by było zrobić właśnie tak, ale kurczę, boję się, że nie przełożę tego przez tą maleńką dziureczkę bez pomocy tępego narzędzia. Mam tylko ten ołówkiem. O. Uwaga, jest bardziej tępy. Teraz tu przekładam sobie tu. Tu przekładam to. Nie w tą stronę. Haszka! Odwrotnie. W tą stronę. Dawaj tu środek. O. Przekładam. Dobra. Tu zabieramy te dwa wąsy. I tak. Muszę zmazać tą gumkę, którą sobie pchnęłam. O, ten jest taki bardziej latający to jest.